Panie Tomku, jak czuje się pan w nowej roli trenera i zawodnika? No, na razie czuję się bardzo dobrze, bo chłopaki ufają mi, także nie mam z nimi żadnego problemu, a wręcz w startach, które nie jest im dane wystartować, mi pomagają, także na razie jestem bardzo zadowolony i wiem, że są na tyle profesjonalistami, że nie trzeba nad nimi stać i mówić, co mają robić. A reszta reprezentacji, jak przyjęła pana nominację? Chyba dobrze. Tak powiem szczerze, że o tym nie rozmawialiśmy. Bardzo dużo rozmawialiśmy o treningu, co trzeba zrobić. No i tak jak mówię, widziałem w nich więcej optymizmu niż jakiegoś negatywnego nastawienia. A jak koledzy, teraz już i podopieczni, zwracają się do pana? Panie Tomku, panie trenerze? Aha, różnie. Czasami mówią trenerze, a czasami tak jak było normalnie po imieniu. Ja myślę, że nie to jest najważniejsze. Ważne jest to, aby po prostu jeden i trener mógł zaufać zawodnikom i zawodnicy trenerowi. A na razie tak jest i mam nadzieję, że pozostanie tak jak najdłużej. A w tym bezpośrednim okresie jakby przedstartowym, przed Pucharami Świata wystarcza czasu, żeby łączyć obowiązki właśnie trenera i zawodnika? No to jest taki okres, że ciężko nad czymkolwiek już popracować, bo w okresie startowym po prostu jeździmy ze startu na start i na treningi naprawdę jest tego czasu bardzo mało, bo w międzyczasie jeszcze trzeba się zregenerować. No teraz bardzo żałuję, że w tym ostatnim etapie przygotowań praktycznie wszyscy zawodnicy musieli jeszcze pojechać na wojskowe mistrzostwa świata, no i niestety nie możemy zrobić takich konkretnych przygotowań do samych mistrzostw świata biatlonowych. No ale to jest po prostu dla nich również bardzo ważne, bo wszyscy są wojskowymi i tego nie można odpuszczać. A jak łączą panowie z trenerem Bernatem swoje obowiązki? Jak wygląda ten podział? Praktycznie jest tak, że nad planem pracujemy razem. Ja daję jakąś propozycję. Tomek, jeżeli są jakieś uwagi, to no to rozmawiamy na ten temat. A już takie obowiązki typowo na Pucharach Świata musi przejąć jednak asystent, bo no wiadomo, ja jestem jeszcze zawodnikiem, czyli odprawy, losowania, organizacja, no to wszystko spoczywa na głowie Tomka Bernata. Gdy teraz pan będzie indywidualnie przygotowywał się do Mistrzostw Świata, kto będzie opiekował się kadrą męską? No tak jak mówię, w tym czasie wszyscy zawodnicy są na wojskowych Mistrzostwach Świata, no i tam są już z trenerem klubowym, a ze mną właśnie indywidualnie jedzie tylko asystent Tomek Bernat. Gdyby któryś z zawodników został, na pewno pojechałby ze mną na to zgrupowanie. Pana przypadek jest jedyny w tej chwili w całym Pucharze Świata. Czy pana rywale, koledzy z reprezentacji Norwegii czy Francji w jakikolwiek sposób skomentowali taką sytuację? Znaczy więcej podchodzili trenerzy innych ekip i pytali o całą sytuację, jednak no, większość z nich rozumie, bo po prostu bardzo ciężko jest w trakcie sezonu znaleźć dobrego trenera, a poza tym jest ten problem, że ten trener musiałby poznać tych zawodników, a gdy jest miesiąc do Mistrzostw Świata, to po prostu jest to praktycznie niemożliwe i tak z większością, z którymi rozmawiałem, uważali, że jest to dobra decyzja. W ostatnim biegu zajął pan drugie miejsce, najlepsze w tym sezonie. Czy to też efekt tego, że nie trenuje już pan z trenerem Enne Wolsenem? Ja praktycznie od końcówki grudnia trenowałem już swoim indywidualnym planem. No i myślę, że na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że uważam, że była to trafna decyzja, bo jednak od tego momentu moje wyniki zaczęły się poprawiać, no a teraz był idealny taki moment, aby utwierdzić się w tym, bo były to ostatnie zawody pucharowe przed Mistrzostwami Świata. Wiem, że jeszcze nie jestem w takiej stuprocentowej formie, wiem, że jeszcze mogę trochę poprawić w biegu, no i mam nadzieję, że tak się stanie. W ostatnich tygodniach rewelacyjnie pan strzela. Czy to efekt jakichś nowatorskich treningów? Nad strzelaniem ja pracowałem bardzo dużo latem nad podejściem do strzelania i myślę, że to odegrało taką główną rolę, że zmieniłem troszeczkę myślenie przed samym strzelaniem i to teraz daje efekty. O zakończeniu kariery pan jeszcze, mamy nadzieję, nie myśli. No, na razie mam przed sobą Mistrzostwa Świata, także na pewno takie myśli nie zaprzątają mi głowy.
A zastanawiał się pan, kto mógłby zostać trenerem reprezentacji w kolejnym sezonie i czy na przykład Polski Związek Biathlonowy już z panem konsultował jakieś nominacje? Nie, na razie po prostu jesteśmy jeszcze w trakcie sezonu, tak jak mówię, mamy przed sobą najważniejsze zawody w sezonie, dlatego no niepotrzebne byłoby teraz rozpraszać swoje myśli i głowę na inne rzeczy. Na pewno takie decyzje będą zapadać dopiero po mistrzostwach świata lub po ostatnich zawodach pucharowych. Trasy w Chanty-Mansyjsku chyba panu odpowiadają? Tak, bardzo lubię startować w Chanty-Mansyjsku, odpowiadają mi trasy, odpowiada mi tam pogoda zazwyczaj jaka jest, czyli bardzo mroźnie. Lubię w takich warunkach startować, no także jest to na pewno dla mnie dobre miejsce. A zatem powinniśmy być dobre myśli. No ja jestem dobre myśli. Dziękuję bardzo.